teraz jeszcze chciałbym na chwilę, zanim oddam Państwu głos, powiedzieć o pewnej determinacji, którą myślę, że Państwo z nas wyczuwacie, ale chciałbym powiedzieć o tym, jaką determinację mieli ludzie w czasie wojny. Otóż te fragmenty, które zostały zachowane z tego starego pomnika, bo cały pomnik został przetopiony na kule armatnie. Wyobraźcie sobie Państwo, że Niemcy najpierw zerwali to Złote Serce. Co się z tym złotym stało, nie wiemy, skradli je. Natomiast pomnik, nie mogli go przewrócić, ucięli nogi i zwalili go na bruk i potem na stalowe linie, jedni mówią za czołgiem, inni za samochodem ciężarowym, wlekli przez ulicę miasta na świetnik miejski. I tam ta figura leżała kilka dni, ponieważ poznaniacy przynosili kwiaty i znicze, to przewieźli do pomety i przetopili. Znicze nie było, świeczki. Świeczki. I przetopili na kule armatnie. Ale te roboty przy rozbiórce wykonywali Polacy, którzy zostali skoszarowani. I gdy przechodzili, to kilku z nich zrobiło tak, że owinęło fragmenty, które gdzieś udało im się ukryć, owinęły gazetę i kopnięciem wyrzucili do ludzi, którzy na trasie na dzisiejszy Święty Marcin próbowali dać im żywność. A szczególnie wzruszający był moment dla nas, z zarządu, jak jeden z kolegów przyniósł nam taki mały fragment, taką łatkę metalową z poprzedniego pomnika, z przesłaniem od swojego dziadka. Otóż ten pan, który pracował wtedy i był przy przetapianiu, uratował zarażeniem życia ten mały fragment i napisał przesłanie najpierw do swojego syna, a potem do swojego wnuka, który do nas przyszedł tym przesłaniem, że ten fragment pomnika ma się znaleźć na odbudowanej figurze, kiedy pomnik podobnie wróci do Poznania. Proszę Państwa, w czasie wojny ten człowiek wiedział, że ten pomnik ma być odbudowany. A my dzisiaj, tyle lat po wojnie, musimy znosić to, że demokratycznie wybrane władze Poznania podtrzymują decyzje hitlerowskich Niemiec. Greisela, który zawisł na stokach Cytadeli za te okropieństwa, które tutaj Wilko Polaro zgotował. A nadzór nad rozbiórką tego pomnika sprawował jego syn, który zresztą symbolicznie zginął, proszę? Tak, który zginął dobrze symbolicznie, bo kolej, na przejeździe kolejowym jego samochód spadł pod pociąg i pociąg obciął nogi. Tak jak on nadzorował, nadzorował obcinanie nóg Chrystusowi. Takie fakty ludzie łączą. I to jest ta nasza wielka determinacja, szacunek dla ludzi, którzy przelewali krew, żeby Polska była wolna. I my dzisiaj, czy część, nie wiem, elit, pseudoelit władzy, nie potrafią tego zrozumieć. To jest dla nas absolutnie nie do pojęcia. Teraz może poprosimy, żebyście Państwo zabrali głos, jakieś pytania, uwagi do powiedzenia. Gdybyście Państwo chcieli, bardzo proszę. Pojawił się tutaj także teraz pan poseł Dziuba, jest. To jest człowiek, który jest w wolnej grupie inicjatorów, jest posłem, jest także w zarządzie naszego komitetu. I to jest jeden z powodów, dla którego ta inicjatywa odnowy pomnika została związana z Prawem i Sprawiedliwością, co jakby władzą utrudniał powiedzenie się. Ale to jest absolutny pretekst, dlatego że w zarządzie był także poseł z Platformy Obywatelskiej, to był Darek Lipiński. Dariusz Lipiński był wtedy posłem Platformy Obywatelskiej. To nie jest naszą winą, że on potem wyszedł i przeszedł na drugą stronę. Wtedy jako poseł był także, żeby zrównoważyć politycznie ten zarząd. Do komitetu należał także, i należy, bo się nie wypisał, Marek Żółkowski, senator teraz, ambasador. Andrzej Porawski, który jest znany bardzo znaczącą postacią samorządową, wtedy związany z Platformą, teraz się podobno jego związki rozmyśliły. Także jest profesor, proszę? Tak, i także profesor Ruchman, który był raczej związany z tamtą stroną niż tam, jest w zarządzie do teraz. Myślę, że staraliśmy się ten komitet bardzo tak spluralizować politycznie, z wyjątkiem SLD,
a także nie używać elementu politycznego w dyskusjach. Teraz po prostu już nie mogę wytrzymać, bo ksiądz arcybiskup powiedział, żeby nie politycyzować tego tematu. No ale gdyby Platforma chciała wypełnić, by już dawno stało. Ja rozmawiałem z Grupińskim, Rafałem Grupińskim, szefem klubu parlamentarnego Platformy, to zresztą na razie do kiedy był moim studentem. Dlaczego blokujecie budowę pomnika? Nie blokujemy, rozmawiaj i odesłał mnie do dzisiejszego pana prezydenta. Jedno jego słowo, odbudować pomnik by był już zbudowany, bo by wystał. To są też także te realia, które musimy brać pod uwagę, jeżeli to się nałoży na to, co się działo z pomnikiem Smoleńskim, co się dzieje z pomnikiem Bitwy Warszawskiej, to wtedy ten kontekst polityczny mimo wszystko się jawi i ukrywanie go nie bardzo w tej chwili ma sens. Proszę bardzo, czy Państwo macie jakieś pytania, wypowiedzi, uwagi? Andrzej Dmitrowski. Jaka była reakcja pana ministra Sasina na propozycję podziału pomników na dwie kategorie? Moim zdaniem pomysł znakomity. Na razie to ja to zgłosiłem na forum, tam była kilkadziesiąt osób, ja to zgłosiłem publicznie. Ja nie miałem możliwości rozmowy z panem premierem Sasinem, ja się do niego wybieram. Myślę, że była dobra, tylko oni byli jakby w tym myśleniu, że to będzie odebrane jako to, żeby umożliwić odbudowę pomnika Smoleńskiego, co było takim podstawowym politycznym sporem. Teraz jest inna sytuacja, trzeba spokojnie te dwa tygodnie wyczekać, jak się skończy kampania wyborcza, będzie łatwiejsza rozmowa, a myślę, że wsparcie Janka Pietrzaka, który zabiega o budowę pomnika Bitwy Warszawskiej, myślę także Solidarność wesprze to, żeby powstał wreszcie pomnik Solidarności, nie muzeum, pomnik Solidarności, bo nie ma pomnika Solidarności. Ruch, który zdecydował o zmianie ustroju w wielu krajach świata, nie został w Polsce uczczony, symbolem staje się mur berliński. No nie można takich rzeczy robić. To musi się włączyć państwo. Myślę, że to się przebije.